Cześć i czołem i lecimy dalej z tym towarem. Trzeci odcinek i ostatni zarazem, bo więcej frezów nie posiadam. Są to dwa zestawy frezów do multiszlifierek, które mają trzpień o średnicy 3 mm z hakiem. No tu wychodzi 3,15 3,17. Także to się nadaje do wszystkich multiszlifierek, które mamy dostępne na rynku. Nie wspominam tutaj o tym, czy te multiszlifierki będą ogarniały te frezy, bo jest multiszlifierka i multiszlifierka. Jedna będzie miała wystarczająco dużo mocy, a inna niestety będzie miała problem z tym. Większość dostępnych multiszlifierek na rynku ma jeden podstawowy problem. Problemem są regulowane obroty. Przy maszynkach, które kupujemy sobie gdzieś tam jako majsterkowicze w markecie bądź gdzieś w internecie, one na najwyższym biegu nawet szybko zapylają, nie? Problemem jest moc tych maszynek, a co za tym idzie, zrzucenie, załóżmy, nie będę tutaj teraz operował tysiącami obrotów, ile one osiągają, bo różne maszynki osiągają różne obroty, ale załóżmy, że jedna z maszynek ma, weźmiemy standardowo 1000 obrotów i o ile ta maszynka na tych 1000 obrotów będzie kręciła się poprawnie i będzie miała nawet jakąś moc, o tyle zmniejszenie o połowę będzie już problem z utrzymaniem tych obrotów, ona będzie słaba i nie wszystkie maszynki niestety będą tutaj nam ogarniały temat takich frezów. Co ja Wam mogę powiedzieć na temat tych frezów? Jeden zestaw frezów to jest typowo zestaw chiński kupiony w polskim sklepie. Nie miałem wtedy czasu na to, żeby kupować gdzieś na AliExpressie, bądź na Banggoodzie, bądź wherever. Nie miałem na to czasu, więc kupiłem, potrzebowałem do pewnego fajnego projektu świątecznego. Użyłem tych frezów. To są frezy jakieś no-name'y. A tutaj mamy drugi zestaw frezów. Frezy z Dremela. To są frezy, które dostałem kiedyś do testów od firmy Dremel, za co serdecznie dziękuję, a to kupiłem za swoje PLN-y na bogato. No. To może zaczniemy od tych frezów no-name'ów. Tak, to jest frez, który ma, tak jak mówiłem, 3,15, 3,17, 3,15 średnicę trzpienia i tutaj mamy 4,75. Tak, ni z upy, ni z pietruchy ta średnica. W każdym bądź razie do jakiegoś podfrezowania, wykonania rowka jak najbardziej się nadaje, z tym, że te frezy są zrobione już nie tak jak te frezy z tych moich poprzednich filmów, gdzie trzpień oraz korpus freza był wykonany ze stali, a wlutowane były płytki. Tutaj jest frez ewidentnie zrobiony, co widać na załączonym obrazku, ze stali szybkotnącej, przynajmniej powinno być zrobione ze stali szybkotnącej, a jak jest naprawdę, to też Wam powiem szczerze, nie wiem. W każdym bądź razie ten frez jest przypalony ze względu na to, że moja multiszlifierka, którą mam, takiego no-name'a, próbowałem kiedyś zaadoptować do stojaka i średnio sobie radziła z obrotami, bo na niższych obrotach właśnie był problem. Musiałem tutaj wrzucić większe obroty, a większe obroty to jest szybsze przypalanie materiału. W każdym bądź razie to są wszystko frezy, które są bezpłytkowe. Wszystko ze stali. Przyjmijmy, że to jest stal szybko tnąca. W tym zestawie dostajemy tutaj, tak jak widzicie, 6 frezów. Są tutaj 2 frezy, które są frezami coś ala na frez z łożyskiem. Tutaj zamiast łożyska mamy taki trzpień, który imituje nam łożysko i możemy sobie tutaj podcinać krawędź, załamywać kanty bądź co kto tam woli. Tutaj mamy jeszcze jeden taki frezik, który też nam ogarnia tutaj niby te imitacja łożyska i te frezy tak na dobrą sprawę te frezy są kompletnie do niczego. Nie, żebym tutaj teraz zachwalał bardziej Dremela, bo do Dremela zaraz dojdziemy, bo to też nie jest pozbawione wad. W każdym bądź razie ten zestawik można zakupić w sklepie w Polsce, jeżeli nie macie czasu na to, żeby kupować gdzieś za granicą. Można go nabyć w Obi i Obi-Wan Kenobi wam... Tylko czy chcecie? Pytanie, czy chcecie takie frezy kupić? Kurczę, no troszkę masakra. Co do jakości samych tych frezów, przyznam wam się szczerze i uczciwie, że tutaj mamy trzpień, a tutaj mamy średnicę, która ma nam imitować łożysko. Powiem wam szczerze i uczciwie, że te średnice dwie to jest jedna wielka porażka, bo one mają dosyć duże bicie i przy próbie przyłożenia krawędzi do materiału po prostu ten frez nam odskakuje. Im wyższe obroty, tym ta średnica szybciej się kręci i nie pozwala nam w sumie tak, żeby nam ten materiał gdzieś uciekał. W każdym bądź razie nie jest to dokładnie wykonane. Podejrzewam, że jak trafił Chińczyk, tak zrobił. Tutaj kształty mamy jeden półokrągły, tutaj mamy do wykonywania większych rowków o różnych średnicach. Ten frez to jest akurat nie 6,4. Nie wiem, skąd się tutaj biorą takie dziwne średnice. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o taki zestaw, jak będziecie widzieli w Obi, bez naklejki, jak będziecie taki widzieli, no to warto się zastanowić, czy w ogóle go kupić. Ja drugi raz go nie kupię ze względu na bardzo niską jakość wykonania. Tutaj mamy frezy z Dremela, które dostałem do testów, do używania w moich projektach. Widzieliście też te frezy, bo i jedne i drugie, no tutaj akurat nie ma rozgraniczenia kolorystycznego, także wam teraz dokładnie nie powiem, które frezy brały w którymś gdzieś tam projekcie udział. W każdym bądź razie mamy je również w takim pudełeczku. Tutaj troszkę, powiem wam szczerze, zastanawiałem się, dlaczego to nie zostało wykonane jakoś tak. Pudełko mogło być troszkę większe. Takie frezy dobrze jest gdzieś przechowywać jednak w pudełku, żeby były schowane. Ze względu na to, że są małe i zgubić taki frez to jest naprawdę szybki temat i po frezie. Ale tutaj w tym zestawie mieliśmy 6 frezów. Tutaj dla odmiany dostajemy frezów 7. I z tych frezów dremelowskich dostajemy tutaj taki frezik, którym można się pobawić w planowanie małych powierzchni. Drugi frezik mamy do załamywania krawędzi na zewnątrz, półokrągły na zewnątrz z imitacją łożyska. Następny tutaj ten przypalony frez, to jest frez dwupiórkowy do rowków. Tutaj mniejszy do głębszych rowków i planowania. W zasadzie wiecie co, jak sobie go wykorzystacie, tak wykorzystacie. Przeznaczenie tych frezów tak nazywam ze względu na to, że ja je tak w taki sposób wykorzystuję. Tak mi to pasuje i jest ok. Tutaj mamy jeszcze jeden półokrągły. I tutaj mamy jeszcze dwa bez łożyska. Jeden jest trójkątny, a jeden jest taki płaski. Można też tym planować, rowki robić. Co komu się zażyczy robić. Co do samej jakości, czpień, tak jak mówiłem, czpień 3,20, także tu jest ok. Zmierzymy sobie jakąś średnicę, ciekaw jestem. No, ten frez ma tutaj 6 mm i 3 dychy. Także też tak średnice są, nie wiem, nie są to jakieś takie pełne średnice, więc tutaj może 6,30 pod, załóżmy, zrobienie jakiegoś rowka pod płytę. Może być, nie wiem, nie będę wnikał. Co do samego wykonania. Frezy są wykonane identycznie, tak jak te frezy, te tutaj, również ze stali szybkotnącej, z tym, że od razu na pierwszy rzut oka widać, że jest całkiem inna jakość wykonania i nie ma tutaj żadnego bicia na tych imitacjach łożysk. To jest dla Dremela na plus. Są naostrzone, z tym, że jeden frez, którego używałem wcześniej, to był ten frez. Ten frez akurat nie ma bicie. Także tutaj podejrzewam, no to jest produkcja masowa, także tutaj też nie ma się co oszukiwać, że ktoś będzie stał nad każdym frezikiem i będzie gdzieś sprawdzał, jakie on tak na dobrą sprawę ma bicie. I on ma bicie w zasadzie na czpieniu. Sama powierzchnia tnąca jest delikatnie wykrzywiona, tak jakby w jedną stronę. Także to jeden z frezów, który gdzieś zacząłem używać i coś mi tam zaczął za mocno bić na boki. W jaki sposób tych frezów w ogóle używać? Przecież nie da się tak bezpośrednio zamontować freza do multiszlifierki i używać do frezowania. Przecież no, musi być jakiś stojak, statyw. Tutaj mam akuratnie taki zestaw Dremela. Dremel oferuje nam takie ładne stojaczki, gdzie z multiszlifierki możemy zrobić sobie frezarkę górnowrzecionową i ona nam tutaj elegancko ogarnie. Postaram się wkleić w linku, w opisie, link do takiego stojaka. Ja Wam powiem szczerze, że ja znalazłem tylko z Dremela taki stojaczek. Jeżeli Wy gdzieś znaleźliście z innej firmy przykładowo taki stojak, który nam ze zwykłej multiszlifierki zrobi nam frezarkę górnowrzecionową, podzielcie się w opisie jakimś linkiem, albo powiedzcie, że macie, że jakieś może zdjęcie gdzieś na grupie, bądź gdziekolwiek możecie zamieścić. Ale najlepiej właśnie tutaj pod filmem podzielcie się ze mną informacjami, czy jakaś inna firma ma jeszcze taki stojak, bo szczerze i uczciwie jestem bardzo ciekawy takich informacji, a też nie zawsze mam czas na to, żeby siedzieć gdzieś tam po czeluściach internetu i korzystać i szukać. Te frezy nie można tych frezów używać ręcznie. Wiem, z autopsji próbowałem, nie da się, po prostu się fizycznie nie da, ze względu na to, że powierzchnie to są frezy dwupiórkowe. Nawet przy maksymalnych obrotach, gdzie przykładowo ten Dremel 8200, on ma maksymalnie 33 tysiące obrotów na minutę. On nie ogarnia. Nie ma takiej opcji, żeby przyłożyć frez do drewna i tym frezem pofrezować, dlatego że uszkodzicie, możecie uszkodzić siebie, możecie uszkodzić swoją pracę, którą gdzieś tam wykonywaliście. Także tutaj bardzo uczulam na przestrzeganie zasad używania tych frezów, tylko i wyłącznie z takiej przystawki, bo w innym wypadku będzie z Wami kiepsko. Dobra, słuchajcie, moja taka obiektywna opinia na temat tych frezów jest taka, że warto je mieć, ale warto się zastanowić, gdzie chcecie kupić takie frezy. Kupowanie na AliExpress może się skończyć jeszcze gorzej niż te, które do nas przychodzą, bo może jest tak, że jednak gdzieś tam w tych naszych marketach, w tych siedzibach ktoś jest jednak bardziej kompetentny i przegląda. A te wszystkie takie AliExpressowe graty, no to z nimi może być naprawdę różnie, bo tam już kontrola jakości naprawdę nie istnieje. Wydaje mi się, że to byłoby wszystko w tym odcinku. To jest ostatni odcinek z serii Wszystko o frezach. Ja zapraszam na... Macie tutaj frezy, macie tutaj linki do frezów, do dużych frezarek górnowrzecionowych. Także co, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam bez pitolenia. Olo76. Nara.